Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Zaproszenie, które wystosowała nam pani Marcelina z kolegą, przedstawiciele firmy Goatwings na imprezę o nazwie Kiermasz Gołębi, wiosenny Kiermasz Gołębi w Katowicach do Galerii Wilson. Obiecaliśmy, że pokażemy podczas tej prezentacji, że pokażemy, jak wygląda cykl produkcyjny, magazyny, w ogóle wszystko, co się dzieje w firmie produkującej te karmy Goatwings. Firma jest, należy jeszcze raz przypomnieć, do kolegi Bogdana Chmiela. Jego nie ma, bo on jest chory, ale już widzimy tutaj. Zaopatrzenie tutaj jest dobre, bo widzę te worki o tych kolorach, co mówiliśmy, zielone, niebieskie. Gdzie są te czerwone? Czerwone akurat nie ma. Nie będzie, bo to jest okres pierzenia. O właśnie. Więc one będą dostępne gdzieś początkiem września. Ale tutaj mamy, co dzisiaj powiedzieliśmy, bo mamy tutaj też jeszcze paletę z białymi workami, ale już sobie to odczytałem, jest to mieszanka dla dzikich ptaków. Teraz mamy akurat taki okres, że właśnie ludzie chętnie kupują, dokarmiają te ptaszki. Tutaj powiedzmy, to jest magazyn, gdzie się znajdują już gotowe produkty, które są popakowane w palety do klientów, czy to dopiero będzie z tych palet? Z tych palet będzie dopiero ściągane i pakowane według specyfikacji zamówienia. Teraz dokładnie. Akurat mamy dobry moment, bo nie pracują te mieszalniki i ten, jak to było? Mówiłeś? Wentylatory. Ale może to w tym momencie przejdziemy, wykorzystamy to i pokażemy. O, zobaczmy, nie ma tu żadnych betoniarek takich, czy jakiegoś koryta obitego blachą, gdzie się łopatami miesza, tylko są normalnie takie wielkie, widzę, trzy mieszalniki. Ile tony to jest nabicie? Z 5 ton? Nie, to są 3,5-tonowe. 3,5-tonowe. I tutaj ja się jakoś mogę podejść, zobaczmy. Tak, i one tutaj na dół, pod nami jest jakiś magazyn, tak? Zaraz jakiś zbiornik, co to jest? Bo tutaj co? Tutaj się zasypuje zboże, które po prostu wchodzi do. Czyli wy tu sypiecie śrubowym, tym ślimakowym, przepraszam, tym. Nie pompą, jakby to nazwać, tym. No, jak to się nazywa? Wirnik ślimakowy. Wirnik ślimakowy, taki on tam jest. Ten tu się odbywa proces mieszania. Tutaj mamy akurat kanarka, mieszacie, widzę. Czy to jest sobie taka. Czy teraz kanarek jest uniwersalny. Kanarek uniwersalny, bo widzę, że oprócz gołębi robi się takie. Tak, w naszej ofercie też są mieszanki dla ptaków egzotycznych. Papuszki, kanarki i dzikie ptaszki. Też będziemy mieli coś z tego tam na targach, znaczy na kiermaszu? Też, bo tam zawsze. A właśnie, bo nawet chyba będzie w podobnym czasie się odbywać też i tam jakiś dla ptaszków coś, to może nawet ktoś przyjdzie. Prawie, zapraszamy. W rynniku, chyba także przyjdą nas może odwiedzić. Ale zobaczmy, tak wygląda cykl produkcyjny. Wyjdziemy stąd, bo za chwilę tutaj pewnie to ruszy. Przejdziemy tutaj może jeszcze raz na magazyn. Troszeczkę bliżej opowiemy, bo tak. Te worki, tak jak mówiliśmy, niebieskie mają. To są lotówki. Lotówki, 20 kg. 20 kg. Tak. My się spotykamy najczęściej z tymi właśnie brązowymi. Tak, to są karmy uniwersalne. Uniwersalne, tak, te najwięcej wam schodzą. Tak. Czyli to jest teraz okres na nie. To są karmy uniwersalne, rozpłodowe. To jest czas taki na nich do maja, aż nie zaczną się loty. Dokładnie. Tak. A teraz jeszcze zadam takie pytanie, bo tutaj mamy tych, to są zielone worki, to są oczywiście każdy rodzaj karmy inny. Ile na dzień dzisiejszy rodzajów karmy produkujecie, ale nie podczas całego roku, tylko teraz, w tym sezonie akurat. 6-7 rodzajów. Karm? Tak. Nie, więcej. Więcej. Około 30. Tak. Ale łącznie z tymi dla ptaków egzotycznych, dla tych, czy tylko dla gołębi tyle? Łącznie z tymi egzotycznymi. Z tymi egzotycznymi. Aha. Z egzotyką to będzie około 40. I ile tak dziennie produkujecie? Około 20 ton, ponad 20. 20 ton. No to jest dużo. Wszystko zależy od zbytu. Od zbytu. Ale chyba nie narzekacie na ten zbyt, bo zaopatrujecie nie tylko sklepy w Polsce, ale też za granicą. Tak, tak. Mamy swoich klientów w Niemczech i w Słowacji. A są to klienci tacy hurtowi, że można tam mieć, czy to są klienci tacy, hurtowni, że tylko hodowcy pojedynczy? Nie, hurtowni. To czy trochę zimno, widzimy pani Marcelina marznie, to za chwilkę przestaniemy tutaj. Co tu jeszcze możemy ciekawego powiedzieć? Jak tutaj wygląda może, powiedzmy, karma taka, tu widzieliśmy, jak są mieszanie, te komponenty, wszystkie ziarna, a jak one są wcześniej, gdzie one są przechowywane? Bo tu rozumiem siłą rzeczy wszystkiego, no macie takie big packi, widzę, a jak przechowujecie to tylko w big packach? Nie, to jeszcze silosy. Nie, są też silosy. W silosach stoi dużo też towaru i są specjalne namioty, tam są pomieszczenia takie specjalne na towar. Przed wsypaniem tutaj do tego podajnika, jakie się procesy jeszcze odbywają? Sprawdzacie tam jakieś, czy są grzyby, czy nie, jakieś stany jakość karmy, kto to ocenia? Każdy z dnia przychodzą testy jakości i to są jakości robione przez kierownika produkcji, czyli Mirka. I... No, Mirek się nie przedstawił, że jest i wtedy są komponenty wybierane do mieszanek. Do mieszanek. Z poszczególnych specyfikacji receptur. I teraz później, jak są już te mieszanki, że tak powiem, tutaj wszystko przygotowane, z tych mieszadeł transportowymi, jakimiś specjalnymi ciągami, idzie do jakiegoś miejsca, gdzie na pewno będą te worki wkładane, tak? Tak, to jest połączone. To pokażemy, to możemy zobaczyć, jak wygląda, to przejdziemy. To jest połączone razem z paczkowarką, to jest przerzutnik tu. Paczkowarka to jest tu, tak? Tak, idzie do góry. To są te worki takie właśnie do zszycia? Nie? No to nie, to są różne. Tam takie jest paleta, tam są gotowe. Bo to idzie prosto na paczkowarkę, która waży odpowiednie
ilości. O, tam widzę, sznurek jest, taki nić taka i to wszystko ładnie ten. Tu waga chyba też jest, widzę od razu? Tak, nie, waga jest tutaj. Waga, ona od razu waży na przykład 20 kg, idzie do szycia. Aha, bo tu jest właśnie, bo tutaj ta ona zrzuca. Tak. Tu przechodzi, ale tutaj zobaczmy. I ten kanarek uniwersalny, te worki tutaj idą, one mają inny kolor, one są biało, brązowo, niebieskawe. I kanarek oczywiście jest na opakowaniu. O, i tak wygląda. Mieliśmy szczęście, że akurat wyłączyli na chwilę, bo możemy sobie... O, tutaj widzimy. To jest to, co trafiło już po mieszankę? Jest akurat mieszanka w każdym. Gotowa do pakowania. Gotowe do pakowania. Aha. Czyli będziemy mieli tutaj możliwość za chwilę zobaczyć pewnie, jak worki z tego zostaną już i poparzone, i zszyte. No dobrze. Także bardzo dziękujemy za pokazanie. Zachęcamy wszystkich do przyjazdu tutaj. Jakby ktoś, a sklep macie tutaj na miejscu, czy nie? Sprzedajemy klientom detalicznym, ale preferujemy tutaj bardziej sprzedaż poprzez naszych dystrybutorów. Czyli jak ktoś przyjedzie, to tak od biedy mu sprzedacie. Tak, od biedy, ale zasadniczo na sklepie. W lepszych cenach jest u naszych dystrybutorów. Aha, rozumiem. Czyli lepiej, żeby korzystnie przyjeżdżali tam. Tutaj zapraszamy do kontaktu przede wszystkim odbiorców hurtowych. Dobrze, także na razie dziękujemy. Do zobaczenia na stronie internetowej. Jeszcze przypomnę tylko, może pamiętasz numer, adres strony? www.karmygoldwings.pl. Karmy Goldwings jednym cienkiem, czy tam myślnik jest? Jednym cienkiem.pl. Tam możemy zobaczyć całą ofertę. Ilu karm dla gołębi? Koło 60 razem z egzotyką. Z tym, że jeszcze zapraszamy na naszej stronie na naszą mapę dystrybutorów, gdzie mogą Państwo znaleźć kontakt do poszczególnego dystrybutora. O, i teraz właśnie nie trzeba będzie przyjechać, tylko na pewno u tego autoryzowanego dystrybutora taką oryginalną karmę firmy Goldwings będziemy mogli sobie zakupić. Także, ale zachęcamy przede wszystkim teraz, kiedy sezon się będzie zaczynał, żeby się w takie też zaopatrzyć, między innymi ci, co nie zdążyli jeszcze, albo nie mają obok siebie dystrybutora, żeby w Katowicach, w Galerii Szypulisson 14 kwietnia podczas wiosennego kiermaszu gołębi, tam można będzie porozmawiać z panią Marceliną, na kawę zaprosić. Czy czekoladę lubisz? Lubię. Z laboratorium Kowa też dziewczyny mówi, że czekoladę lubią, także zachęcamy do też przychodzenia, odwiedzania tego stoiska. Zapraszam gorąco. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.